Jeden prokurator obecnie zajmuje się kolejny, który czyta akta tych akt jest 150 tomów, więc można się domyślać, że to czytanie jeszcze troszkę zajmie. Efekt tej sytuacji jest taki, że mimo upływu ponad 25 lat od tej zbrodni, wciąż nie znamy całej prawdy o okolicznościach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Według prokuratora Witkowskiego prawda ta wyglądała tak, że Piotrowski, Pekala, Chmielewski, Pietruszka byli tylko wierzchołkiem góry lodowej w tej zbrodni, ponieważ przyczyną sprawczą tej zbrodni miały być działania generała Kiszczaka w porozumieniu z generałem Jaruzelskim. I prokurator Witkowski, który, jak już wspomniałem, nigdy dotąd nie przegrał sprawy jako prokurator, chciał iść z takim aktem oskarżenia do sądu, ale nie dane mu było tego dokonać. Chciał także w tym akcie oskarżenia wskazać na szereg innych osób, które były agenturą Służby Bezpieczeństwa, a które później, w latach 90. i w okresie po 2000 roku, zajmowały stanowiska publiczne w kraju, które przez szereg lat zajmowały się utrudnianiem tego śledztwa i uniemożliwiały dowiedzenia się całej prawdy o tej zbrodni. Dlaczego sprawa księdza Jerzego Popiełuszki jest tak sprawą ważną? To nie chodzi już tylko nawet o sprawę jednego kapłana, choćby tak wspaniałego, jakim był ksiądz Jerzy. Otóż sprawa księdza Jerzego wiąże się z szeregiem innych spraw i tak naprawdę jej pełne wyjaśnienie musiałoby się odbyć jak gdyby w połączeniu z wyjaśnieniem szeregu innych spraw. Począwszy od afery Żelazo, w której mieli swój udział także oprawcy księdza Jerzego. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie aferę Żelazo, w dwóch zdaniach powiem. Była to taka operacja Służby Bezpieczeństwa, która polegała na okradaniu kosztowności, biżuterii i tym podobnych akcesoriów w Europie Zachodniej. Było to na olbrzymią skalę, było to obliczone na dziesiątki, a może nawet setki milionów dolarów. Była to olbrzymia akcja Służby Bezpieczeństwa, w której brali udział także oprawcy księdza Jerzego Popiełuszki, przede wszystkim Grzegorz Piotrowski. Ta operacja, znaczy próba wyjaśnienia tej zbrodni nie mogłaby się obyć bez wyjaśnienia roli agentury Służby Bezpieczeństwa umieszczonej w łonie Kościoła. Bo proszę sobie wyobrazić, że na początku lat 80. Grzegorz Piotrowski miał pod sobą całą agenturę kościelną umieszczoną na Pomorzu. Więc jak gdyby powrót do tej sprawy wiązałby się z ujawnieniem bardzo wielu, bardzo różnych spraw. Być może także kulisów operacji Triangolo, bo nie jest już dzisiaj tajemnicą, czyli okoliczności zamachu na Ojca Świętego, że zarówno Grzegorz Piotrowski, jak i pułkownik Pietruszka w okresie poprzedzającym zamach na Ojca Świętego systematycznie kontaktowali się z agenturą, z funkcjonariuszami KGB. Pułkownik Pietruszka w okresie poprzedzającym zamach przebywał kilka dni w Rzymie. Mówiąc krótko, nie byłoby możliwości, aby wyjaśniać sprawy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, tak naprawdę wyjaśniać, bez wyjaśnienia całej dużej ilości bardzo poważnych spraw. Na kanwie tego wyjaśniania mogłoby dojść do wydarzeń, które spowodowałyby, że być może historię Polski ostatnich kilkunastu lat trzeba by w dużej części pisać na nowo. I to jest według prokuratora Witkowskiego, a także według jego współpracowników, główny powód, dla którego tak trudno jest wyjaśnić całą prawdę o zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. O tym, jak trudno jest wyjaśnić tę sprawę, ja przekonałem się w jakiejś miniaturce, także sam. Bo po napisaniu pierwszej książki pod tytułem Kto naprawdę go zabił, w której ujawniałem kulisy śledztwa prokuratora Andrzeja Witkowskiego, w której zawarłem tajne dokumenty ze śledztwa, ostatnie kilkadziesiąt stron tej książki to są zeskanowane dokumenty, tajne dokumenty, niektóre tajne specjalnego znaczenia, dotyczące okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Mimo tego, że takie informacje znalazły się w mojej pierwszej książce, książka ta spotkała się z całkowitą ciszą. To znaczy nikt ze mną nie polemizował, nikt nie zarzucił mi, że napisałem tam nieprawdę, a jednocześnie nastąpiła jakaś totalna cisza. Dopiero na skutek działania kilku moich kolegów, dziennikarzy, którzy mocno zresztą ryzykując, mając z tego tytułu sporo kłopotów, jak na przykład Bogdan Rymanowski, który dwukrotnie zaprosił mnie do programu TVN24 i miał z tego powodu, jak wiem, pewne nieprzyjemności. Jak szereg innych osób, kolegów dziennikarzy, którzy
jak gdyby poruszeni tą książką, próbowali ją nagłośnić swoimi kanałami. Dopiero po pół roku proces, jeden jedyny proces wytoczył mi Waldemar Chrostowski. Zresztą nie za książkę, tylko za zapowiedź książki. O tym procesie, jeżeli będzie taka wola Państwa, to oczywiście opowiem w dalszej części, bo to jest, myślę, oddzielny, bardzo interesujący wątek. Natomiast ja jak gdyby zaintrygowany tą ciszą, która nastąpiła po tej mojej książce, zacząłem jeździć do znajomych biskupów, pytać, czy oni znają tą książkę, czy dlaczego się na jej temat Kościół nie wypowiada. Tutaj jeszcze dygresja. Zanim ta książka została wydana, odbyłem 8-godzinne spotkanie z księdzem prymasem. Spotkanie było zaplanowane na 15 minut, trwało 8 godzin. O kulisach tego spotkania nie do końca mogę powiedzieć, dlatego że ono miało charakter nieco poufny, nieco prywatny. Natomiast to spotkanie bardzo dużo powiedziało mi na temat tego, dlaczego tak trudno jest wyjaśnić prawdę o zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszce. Więc tak jak już powiedziałem przed chwilą, docierałem do różnych zaprzyjaźnionych czy zaznajomionych ze mną biskupów, między innymi do biskupa Łodzia, biskupa Dydycza, kilku innych. I ze zdumieniem stwierdziłem, że każdy z nich, moja wizyta u każdego z nich była jak gdyby poprzedzona wizytą innych osób. Docieram na przykład do biskupa Głodzia. Biskup mówi mi: panie Wojciechu, znam pana od lat, ufam panu, ale czemu pan zaufał tym esbeckim fałszywkom, na których oparł się prokurator Andrzej Witkowski? Mówię: książę biskupie, skąd taka wiedza, że to były esbeckie fałszywki? No bo był u mnie Staś Iwanicki i mi tak mówił. Mówiąc krótko, jadę do biskupa Dytycza, słyszę tą samą historię, tylko zamiast nazwiska Staś Iwanicki pada inne nazwisko. Jadę do biskupa Kiernikowskiego, jeszcze inne nazwisko. Mówiąc krótko, gdzie bym nie pojechał, okazuje się, że ktoś był przede mną, ktoś, kto negatywnie nastawiał i podważał fakty zawarte w tej publikacji. Nie publicznie, nie oficjalnie, tylko właśnie zakulisowo, w totalnej ciszy. Jak gdyby poruszony taką formą zwalczania wersji prokuratora Witkowskiego, wersji, którą zawarłem w swojej pierwszej książce, postanowiłem napisać drugą książkę.